program profilaktyki chorób nerek, pod nazwą chorujące nerki nie bolą, dla mieszkańców dzielnicy siódmej na kwotę 6,5. Pozyskane środki z zadania wymienionego w paragrafie 1 przeznacza się na budowa podjazdu dla wózków w szkole podstawowej nr 48, współfinansowanie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, realizator zespół ekonomicznej oświaty 4000. Organizacja imprez kulturalnych na terenie dzielnicy siódmej, współfinansowanie zadania powierzonego lokalne wydarzenie kulturalne, realizator kultury Dworek Białokronnicki. Obniżenie krawężników, wykonanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych 1500 zł. Już tłumaczę, o co chodzi. Ten program został, proszę mnie poprawić, albo negatywnie zaopiniowany, albo nie zaopiniowany w ogóle. Nie, nie, tak, nie, nie, został przyjęty przez Radę Miasta. Tak, czyli krótko mówiąc, nie możemy go realizować i uwalniają nam się 6,5 tysiąca złotych. Czy my te pieniądze przesuniemy i czy one będą w praktyce przesunięte, to będzie zależało od Rady Miasta po wakacjach. Natomiast skąd te pozycje się biorą? 4000 zł zabrakło nam do podjazdu przy szkole 48 i zadanie zostało odrzucone przez Zespół Ekonomiki Oświaty. Szukaliśmy tych 4000 od miesiąca, ale spadły nam z nieba. W każdym razie rozmawiałem z CEO, pan inspektor powiedział, że oczywiście w tej sytuacji, jak tam uchwała przejdzie, podejmą się to zadanie i przyjmą to zadanie do realizacji. Momencie. Za trzecią pozycję obniżenie krawężników, to jest wykonanie pasów medialnych. Tak naprawdę przy jednym z zadań, które przeznaczyliśmy na ten rok, brakuje 4000 zł. To zadanie zostało zrealizowane z IKIT w rozmowie ze mną, dokładnie nasza pani inspektor spytała, czy jesteśmy w stanie jakoś pomóc to zadanie. No i byliśmy, stwierdził zarząd, że tylko 1500 zł, a ten dodatkowy 1000 zł chcemy przeznaczyć na imprezę kulturalną. My mamy do końca na tej imprezy kulturalne, żeby uspokoić szczególnie Krzysztofa. Natomiast uznaliśmy, że brakuje nam troszeczkę rzeczy takich jak, bo wiele konkursów, które organizujemy, my nie jesteśmy w stanie potem wymyślić skąd zrobić zakup na ród czy cokolwiek. To jest taki 1000 zł, który prawdopodobnie przy okazji tego wręczenia chłopców w tym momencie propozycja zarządu jest po prostu kupienie troszeczkę rzeczy takich typu graficznych, być może jakieś książki na konkurs literacki czy inny. To jest do zastanowienia jeszcze, co przy okazji oczywiście wydarzenia kulturalnego. Również możemy skierować na samo to wydarzenie kulturalne, które będzie ono w listopadzie tradycyjnie w końcu. To będzie zależało już tak naprawdę od komisji, na co będzie chciała wyjaśnić. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w dniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 3.